Witam wszystkich na YouTubie, witam wszystkich na Twitchu. Na YouTubka to trafi. Właśnie przemierzamy łąkę. Po spotkaniu brata Tomiego. Aj, mogę przejść w galop. Ładny. Boże, jak to wygląda. Dobra, Lispir, słuchaj. Jak się grasz na PlayStation 4 Pro w Cyberpunka? To mnie tylko przekonało do tego, że zagram sobie na PS5 w Cyberpunka. Więc jestem zadowolony. Zadowolony. Bardzo ładny. Pięknie. Może co za cudo. To jest niesamowite. Wow. No. Do osady. To jest, rozumiem, jeszcze te 6 lat temu. To nie wygląda tutaj na takiego podstarzałego. Chyba, że się mylę, no nie wiem. Trzeba Eli zobaczyć, żeby się ocenić. Spoko, wezmę je. Idź już. Na pewno? Tak. Dobra. No właśnie to przekonuje bardzo do tego, żeby w konsolę inwestować. Postąpiłbym dokładnie tak samo. Zabiorę ten sekret do grobu. Wiesz co, ja na przykład... Na razie, Tomi. Kompletnie Wiedźmina na PC-cie nie mogłem grać. Ale przeszedłem go oczywiście. Ale usiadłem w zeszłym roku w wakacje do Wiedźmina i 2 tygodnie z dodatkami go zrobiłem. I dawno mi się żadna gra tak nie podobała, nie? A na komputerze w ogóle mnie to nie wciągnęło. To też ma jakiś swój klimat, to leżenie w łóżeczku i granie na konsoli. Słuchanie tej historii. Eli? A to jest jeszcze młoda Eli, no to poczekajcie. Halo? Eli? A masz rację, że nie mają leków i tak dalej. Też brak przetworzonego jedzenia, nie? Jezu. Prawie dostałam zawału. Pukałem, ale... Hej. To jest Joel. Tak wpadłem. Wiesz, ludzie cię chwalą, mówią, jak sobie radzisz, że bardzo pomagasz. Świetnie. O? Byłem na przejażdżce z Tomim i... Powiedział dowcip i pomyślałem o tobie. Aż, kurde, jak to szło. Coś o zegarze. Co? Joel, jest dość późno. Za kilka godzin muszę wstać. Tak, wiem. Zaraz zejdę ci z oczu, tylko...
Witam pana Irka, dzień dobry. Chciałbym ci coś pokazać. Dzień dobry, dzień dobry. Bez spoilerów, panie Irku, bez spoilerów. To szanujmy tę grę, która jest podobno cudowna. Już na razie mi się bardzo podoba. Co to? Niektórzy mówią na to gitara. No możesz streamować z PS4. Zagrać ci coś? Okej. Okay. Okay. Ja streamuję przez Grabber Video Elgato do PC-ta. Obiecuję. Dajmy cutscenkę. Że nie będziesz się śmiać. Obiecał jej, że jej zaśpiewa przecież w pierwszej części, nie? Bo chciał być muzykiem. Słowo. Chcę to zobaczyć. Ufam ci. O! HBO czasem nie ma zrobić serialu na podstawie The Last of Us? Zarąbiste. No, także tak. Taki smaczek z jedynki tutaj został włożony, że ja nie mam pytań. Zawsze to coś. Serial, film miał być chyba na podstawie samej drugiej części na HBO, a nie mogę się mylić. Jest twoja. Co? Nie, zupełnie się na tym obiecałem, nie znam. Obiecałem, że nauczę cię na niej grać. A jaki, panie Irku, masz problem ze streamowaniem z PlayStation 4? Prawda. To co, może jutro zaczniemy? Dobra. Ten detal, jak on się trzyma za ten pasek nawet jest... Po prostu już... Okej. Okay. Czy... Pamiętasz ten dowcip? Dlaczego zegar rzucił się z okna? Bo czas leci. Ale głupie. Może mimika jej twarzy jest niesamowita. Prawda. Dobranoc. Geniusz.
Skąd mają? Hej. No hej. Przepraszam, zupełnie zaspałam. Daj chwilę, ubiorę się. Podobno miałaś ciekawą noc. Ja... Pocałowała mnie. Tylko się wygłupiała. To nie było nic takiego. Mówiłem raczej o kłótni z Setem. Czekaj. Całowałaś Dinę? O. Myślałam, że... Rozstaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz. Nie. Pewnie chciała, żebyś był zazdrosny. Ja nie, nigdy bym... W mordę, ale syf. Jaja sobie robię. Zwisa mi to. Rusz się. Dupek z ciebie. To jednak było trochę słabe. Zbieraj się, bo się spóźnimy. Nie śmierdzi. Padam z nóg. Dobra, jak się biega? Teraz się nie biega. Dobra. Pa. Ja lecę. Very well. Radio Notes. Cześć, cześć, cześć. Joel już stał? Na północy pojawili się zarażeni. Maria wysłała do Stominacja. Do dupy. No, teraz się sobie nie pospali. Nie to, co po niektórzy. Spadaj. Właśnie wstawałam. No serio. Masz wszystko? Tak. No to jedziemy. Jakby co? Wszyscy dziś o tobie plotkują. Bo... Czekaj, jak to szło? Pocałowałaś Dinę? Ona mnie pocałowała. Przez co Seth nazwał cię... niezbyt ładnie. Ta? Joel przywalił typowi? Popchnął go tylko. A ty się na niego wściekłaś? Tego nie rozumiem. To była bardzo dziwna noc. Fascynujące. Larnie mają. Maria chce z tobą pogadać. Gdzie jest? W knajpie. Chodzi o Setha? Nie wiem. Powiedz jej, że mnie nie znalazłeś. Nie. Mówi ci coś słowo lojalność? Słucham? Hej, słuchaj. Z nami w porządku, no nie? Proszę cię. Jasne, że tak. Między mną a Diną koniec. Wiem, po prostu nie chciałabym, żebyś... Eli, nie gniewam się. Serio. Dzięki. Staruszku. O, ale spędzi. Urocze, nie powiem. Cześć, Jessie. O, hej. No dobra, no to biegniemy sobie przez tak naprawdę gotowe miasto. Gdzie on patrzy, żeby się zakopiłem. Gdzie ja, żebym po las? Kurde. Nie. Dobra, czat, gdzie mam iść? O. Aha. Chcesz coś zjeść? Nie. Gdzie Maria? Przy ladzie.
przepraszam. Eli? Jesteś, chodź. Cef ma ci coś do powiedzenia. Nie mam zamiaru słuchać tego świętuszka. Zrób to dla mnie. Proszę. Dobra. Cef? Cef, chodź. Ej! Słuchaj, wczoraj trochę za dużo wypiłem. Spoko. Próbuję cię przeprosić. Maria mówiła, że ty i Dina macie patron. Tak więc zrobiłem wam kanapki. Okej. Okay. Ze stekiem. Dzięki, Seth. Tak, no to uważaj na siebie. Mhm. Dziękuję, Ali. Co tam masz? Żarcie od świętoszka. Ładnie pachnie. Jest twoje. Serio? Jasne. Odprowadzę was. Okej. Ktoś z was dopiero zaczyna oglądać, czy już jesteście po... Gdy wyruszycie, zastąpcie Tomiego i Jerry'ego. Są w terenie już o wiele za długo. Gdzie ich znajdziemy? Północno-zachodni posterunek. Mają tam dzisiaj dotrzeć. Oprócz Marvela. Uważajcie na siebie. Ostatnio kręci się tam sporo zarażonych. Jasne. Chciałem sprawdzić szlak wzdłuż strumienia. Ktoś inny musiałby to zrobić. Eli, znasz szlak przy strumieniu? Średnio. Dina była tam wiele razy. Niech obie się tym zajmą. No to załatwione. Chodź tu. Eli, możemy chwilę porozmawiać? Co jest? Nie wiem, co zaszło między tobą a Joelem. Maria... Zależy mu na tobie. Jestem pewna, że nie chciał. Jest dobrze. Tak? Tak. Okej. Przepraszam. Trzymaj się. Dzięki. Ej, Dina! Przydziały! Daj mi chwilę! Zaprowadź swoją dziewczynę do stajni. Boże. Hej, Dina! Pogadamy? Hej, dzieciaki! Ja odpadam! No nie! Na długo! Hej. Chciałam przeprosić, że tak wczoraj uciekłam. Nie ma sprawy. Rozumiem. Tylko było mi głupio. Czemu? Bo to ja wszystko zaczęłam i... Chyba nie powinnam cię całować przy tych wszystkich ludziach. Byłaś pijana, spoko. Tak czy siak, nie chcę, żebyś myślała. Nie, ja wcale sobie nic nie myślę. Wiesz, co w tobie lubię? Że pozwalasz mi dokończyć. Dobra, powinnyśmy się zbierać. Co? Au! Co jest? Ja się z wami nie bawię! Bo jesteś cykor, cykor! Cykor, no. Chcesz mu dojebać? Sam chciałeś! Lepiej zwiewajcie szczeniaki! Kurde, blaszka! Chować się! Szybko! A, macie! Idziemy na rekord, frajerzy! Jadymy! Żryj śnieg! Idę po ciebie, gnomie! Podobało ci się? A to już są zadatki na trójkę? Nie obejrzałeś, że trójka to otwarty będzie świat? Bo ty masz! No i ku. Widzę cię. Animacja identyczna zbierania przedmiotów przez jedynki. Spróbuj tego. Może świetna muzyka. Ole
lepiej się spać. No ja nie chciałem zobaczyć tego otwartego świata, nie? Ja chciałem zobaczyć kolejną część. Jeśli oczywiście to będzie taka petarda, jak mówią. O ty, Mendo. O ty, chodź tu. Rodzice cię nie kochają. Masz. No i wygrany. A macie knypki. I co teraz? Nie, na nią! Nie ujdzie wam ona sucho. Kanapka. Nie kanapka. Dobra, okej. No to jest prolog 4 lata później, a gra się toczy 6 lat później, więc to będzie jakieś grube przejście, rozumiem, tego co się zaraz stanie. Jessie chce, żebyśmy poszli. Nie, proszę bez spoilerów, proszę bez spoilerów, nie? Już fakt, że będzie półotwarta lokacja po prologu już mi się podoba. Dzień dobry. Dobry. Wydaje mi się, że hej dziewczyny. To pokonywanie przeszkód, które jest w tej grze, że musisz przedrzeć się przez pół kraju, bo zostałoby zabite przez otwarty świat. Lokacja półotwarta jeszcze tego tak nie robi. Identycznie było w Metro Exodus. Mi się Metro Exodus tak średnio podobało, ale to już moje zdanie. Starałem się jak najmniej materiałów promocyjnych oglądać. Tylko trailery, w których jestem zakochany. Ten gameplay to tylko początek z tym przejściem pod kłodą razem z tą Diną. A to dla ciebie. Lepiej być tak zaskoczonym, nie? Otwierajcie! Spokój, dzieci. Dobra, wiecie jak to działa. Sprawdzacie trasę, uzupełniacie dziennik, zabijacie zakażonych. Jeśli traficie na coś, co was przerasta, wracacie. Bądźcie ostrożni. No, do dzieła. Przepraszam za to. Arbuzik opustoszał. Jazdunia.